Witamy w czwartym wolontariackim webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Sebastian Sasiak, wolontariusz. Tak, miło Państwu. Sebastianie, jak zaczęła się Twoja przygoda z wolontariatem? Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się oczywiście, prawdę mówiąc, tu właśnie w Centerku właśnie zaczęła się, bo wcześniej byłem też w DPS-ie Podgórnej, pamiętam, z panem Mariuszem Kołodziejskim i chyba tylko, nie wiem, czy ktoś jeszcze był, no nie, ale pamiętam tylko pana, a osób nie wiem, kto był dokładnie. Na razie tak, tak się zaczęło, to już to chyba będzie, nie, ja tutaj chodzę, w ogóle do przystani. Od środowiskowego domu samopomocy przystań. Tak, od 2013 roku, prawdopodobnie od 1 sierpnia. Ale chodziłem też wcześniej, między rokiem 2006 a rokiem 2008. Tutaj też przechodziłem przez PSD do środowiskowego domu pod zbiorze przystań. I tak zaczęło się właśnie moje wolontariatko, nie w tym roku, co podawałem 6 a 8, tylko chyba w 2013, w tym teraz właśnie okresie, potem poszedłem, czy wcześniej byłem. Czyli najpierw był Dom Pomocy Społecznej, aktualnie pan bierze udział w takim projekcie i gdzie pan uczestniczy, w jakim wolontariacie? Ja uczestniczę. Zielone Wzgórze, to jest Zielony Mielnik, jak dokładnie pamiętam, i na Blisko Ogólnej, Stary Łagiewnik, oczywiście, to tak, ode mnie. Tak. I co pan robi w ramach tego wolontariatu? Jakie są pana obowiązki? Moje obowiązki są takie, żeby rozszerzać swoją wiedzę, poznawać nowych ludzi, możliwości, rozszerzać, prawda? Mieć zajęcie, na razie tak powiem. Dlaczego ten rodzaj wolontariatu? Dlatego ten, bo tak, do wolontariatu polega na Podgórną do ludzi schorowanych, prawda? Jestem trochę wrażliwy, prawda? I tam opowiadają tych ludzi. To jest też przykre trochę dla mnie, po prostu. To jest po prostu nie na moją psychikę trochę. Wybrałem to, bo też kocham zwierzęta, kocham bardzo ludzi. Chcę się otwierać na nowe osoby. Chcę pokonywać swoje bariery. Już dużo pokonałem barier, naprawdę bardzo dużo mogę tutaj. Byłem tak w środowiskowym domu pomocy przystań i chciałem powiedzieć to, że tam na Zielonym Wzgórzu już byłem 6 razy, mamy takie zajęcia, czy mam powiedzieć na czym, jakie już były zajęcia? Znaczy tak, jaki był ten wolontariat? Co robiliście? Zgodaliśmy materac. Pękuta, ta Ania nam była pani Ania, później przyszliśmy na tym wszyscy, na pierwszym spotkaniu. Byliśmy w pokoju, ty pani Ani, ona jest koordynatorem od wolontariatu, przepraszam. No i składaliśmy takie matracy pierwszym razem, bo pamiętam, nie, chyba drugim razem, tak pamiętam. Przyniosła pani Ania, koordynator, takie rzeczy, po prostu dla Ukrainy, czy tam dla młodszych osób, tak można też powiedzieć. I tak, z koszyków było trzeba układać ładnie, że wyjmuję jakąś rzecz, co to jest, patrzę, a pani Maj Magda, opiekun, bo to ja tu nasz, mówił, aha, pani Magdo, to do czego to, no pan zobaczy. Czy dla chłopczyka tego? Składamy tego na swoje miejsce, gdzie będzie dla chłopczyków. Następne bierzemy składane dziewczynki, tu osobne. Czyli przygotowaliście takie materiały na zajęcia i warsztaty dla dzieci, tak? Nie, rzeczy składaliśmy, rzeczy z koszyka na karimatę
i tam po prostu układaliśmy. To dla dziecka, to dla trochę starszego, tu dla chłopczyka, tutaj dla dziewczyny, prawda? Co jeszcze było? To, no na razie jest to, na razie to. Czyli tak, żeby nasi widzowie zrozumieli, pierwszy wolontariat, jaki Sebastian podjął, był w Dom Pomocy Społecznej, gdzie pracował z osobami niepełnosprawnymi i chorymi, gdzie towarzyszył im podczas zajęć i to ten wolontariat nie do końca spełnił jego oczekiwania, ponieważ było tam wiele osób z różnymi chorobami, trudnościami, co negatywnie wpływało na twoje samopoczucie. Natomiast tutaj w Fundacji Zielone Wzgórze de facto nie pracujecie z innymi osobami, tylko przygotowujecie różne właśnie zajęcia, warsztaty, pomagacie w ogrodzie, bo tam jest taki duży zielony teren, gdzie nie tylko właśnie się pracuje, ale można trochę odpocząć i też są zwierzęta, które też, tak, tu też trzeba się zaopiekować. Gosiu, można powiedzieć tak, Panie Marszu, Panie Sylwestrze, że na pierwszym razie to jeszcze nie byłem tam na tym sprzątaniu, nie byłem w ogródku tam w zielonym jelniku Pani Ani, no, na Okulnej, motor 78, no i jest tam ten piasek, jest, no, bo jestem trochę po przemieniu, trochę jestem, bo kaszelek, przepraszam Państwa. I chciałem powiedzieć to, że jeszcze w ogródku nic nie robiliśmy, tylko Pani Ania nas oprowadziła, Panią Magdę Opiekun, Pana Krzysztofa Wyliksika, Panią Anię, dokładnie Panią Jasię Tłatuszyńską i no ja, Sebastian Sasiak, oprowadziła nas całą czwórkę tego po ogródku, ale jeszcze wtedy nic nie robiliśmy. Nie byliśmy jeszcze, tam były, tak byłem, kurby, pola tam, jak tam ognisko można zrobić, bo tam był taki stawik, czy tak, ja nie wiem, że oczko wodne, prawda, pole tam po prostu było, tak, i to było właśnie tego, to właśnie tylko to i na razie to. Czyli pokazała po prostu teren fundacji, żeby się zaklimatyzowali, a dopiero później będą konkretne, przydzielone zadania, żeby od razu nie na głęboką wodę, prawda? Taka prawda, taka prawda. Co pomaga Ci w byciu wolontariuszem? Jakie wsparcie? Jakie wsparcie, tak? Przede wszystkim na pewno pomoc psychologów, na pewno terapeutów. Tutaj w przystani, w środowiskowym domu samopomocy przystań Prudnika 7 pomagają psychologowie, terapeuci, pani kierownik też, jak i pan Mariusz też, pan Seweryn, no też jakieś tam kwestie na pewno bym pomóc naprawdę też. Co jeszcze pomaga? No przede wszystkim powiem, że chodzi o samorozwinięcie siebie samego po tych tylu latach, które wchodzę do przystani, prawda? Codziennie 10-16, od 10 do 16 poniedziałek, piątek, korzystam we wtorki na 11 i raz w miesiącu na 13. I to właśnie to osoby pomagają wszystkim z kadry, no i też koledzy, też koleżanki ze ŚDS-u też, inne też poznane też osoby też, które po prostu tutaj z nami, nawet tak może być, że no z Centerko, też sobie z Pomostu trochę tam, też się pytałem po prostu, na razie to, na razie. Czyli tak, pomagają, pomaga wsparcie specjalistów, pomaga wsparcie najbliższych osób i znajomych, pomaga taka regularność w zajęciach i rytm pracy, żeby wstawać regularnie, chodzić na zajęcia i włączać ten wolontariat, ale też o czym mówiliśmy wcześniej, takie powolutku, żeby wprowadzić nie na głęboką wodę, tylko żeby najpierw pokazać, na czym ten wolontariat polega, gdzie będzie i co będziecie tam robić. Tak. I wtedy jest to jest spokojnie i można potem dalej działać, tak? Tak, tak. A jakie dla Ciebie ma wolontariat korzyści? Co Ci daje? Korzyści. Samodzielność będzie na pewno. Rozmowy z innymi osobami. Współpraca pracy, czyli
robimy coś w grupie, jedna osoba coś układa, ja na przykład tam coś tam na przykład obcinam na przykład, muszę podać. Teraz powiem tak, są trzy osoby w grupie i teraz tak, pani Ania czy pani opiekun mówi tak, że podzieli się na grupy, no my się tam dobraliśmy, jest jedna osoba, druga i trzecia. Ta osoba robi, wszyscy wspólnie, ta osoba jedna robi coś, jedna. Do mnie przekazuje, ja te i ta osoba kończy. Czyli taka nauka pracy zespołowej. Zespołowej, tak. A co by pan poradził innym, którzy wahają się, jeszcze nie wiedzą, czy udać się na wolontariat? Jakie porady, jak zachęcić? Jak zachęcić? Przynajmniej jest to miłe to, że po tyle, tak jak tutaj przychodziłem do przystani, tyle lat, to się dużo po prostu nauczyłem, nauczyłem się sporo tego. I dlaczego bym zachęcił innych? Żeby po prostu się mogli ucieszyć, bo jak coś się zrobi, powiem raczej fajnego, coś dla kogoś czy gdzieś, to jest satysfakcja taka, byłem w innym miejscu, tutaj już chodziłem sporo czasu, to może by krok postawić wyżej teraz, inny już krok, czyli taki, na przykład jakaś praca, czy jakiś staż, prawda, bo tutaj już widziałem dużo osób, prawda, miałem styczność, nawet ekipa małżeńskich kuchni trochę tam też prowadził i dużo osób tutaj poznałem wcześniejszych, teraz też inne osoby i wiem sam po sobie, że jak podzdrowiałem, to po prostu cieszę się, że jestem w lepszym stanie po prostu i osoby, które teraz się gorzej czują, żeby może nie tak o hobby już, tylko jakieś takie krótkie po prostu krótkie wolontariat. Małymi kroczkami. Małymi tylko. Bo to nie jest tak, panie Mariuszu, że ja miałem, już byłem tutaj pierwsze dni, od razu już skok do wody. Nie. To musi pan mówić, krok po kroku dopiero. Czyli taka porada nie tylko dla wolontariuszy, ale też dla koordynatorów, którzy organizują pracę dla wolontariuszy, taka właśnie sugestia, żeby właśnie tych wolontariuszy nawet krok po kroku, na spokojnie, tak, z głową, żeby wolontariusz właśnie zdobył kolejny krok, doświadczenie, odczuł satysfakcję i tak, spotkał się właśnie z innymi ludźmi. I jeszcze jedna rzecz dodam, żeby można było też pokonywać swoje problemy, swoje pokonywać. Nie wszystkie wiadomo od razu, ale pokonywać po prostu. Czyli wolontariat też takim, taką formą. Proszę pani opiekun, pani Magda Kazimierczak powiedziała tam, byliśmy teraz tydzień temu w czwartek, jeździmy zawsze na 8, się spotkamy czy przystani o godzinie, przystani w ogóle o 8.30, jedziemy tam właśnie do Zielonego Mielnika. Dojdziemy do Ronda Solidarności z Pracowności właśnie 17, płynie w 60, a przy kościółku przy Ronda Solidarności jedziemy do Zielonego Mielnika i tam wysiadamy i idziemy kawałek, no to już nie będę teraz mówił. I teraz co chciałem powiedzieć, że że po kolei wszystko. A mogę, że jakie było pytanie, bo chciałem powiedzieć i to mi umknęło. No mówiliśmy, jak zachęcić innym, ale tutaj też rozmawialiśmy o tym, jakie są korzyści wolontariatu i właśnie o tej systematyczności. Tak, że trzeba wstać rano i też poznajecie drogę na ten wolontariat, żeby potem samodzielnie ten wolontariat realizować i już bez pomocy opiekuna czy asystenta, a tak? A czy powiem tak szczerze, że pani może pani Sylwestrze, że jak mówiłem pani opiekun, pani Magdzie Kazimierczak, z centerką, to, że my nie chcemy bez pani Magdy jeździć, wolimy po prostu z panią. Dlaczego? Bo dlatego mam po prostu prosiłem, że sam nie pojadę, wolę, żeby ktoś po prostu był po prostu przy nas. Pomimo to, że jesteśmy dorośli, to po prostu większe bezpieczeństwo, odwagę większa po prostu.
czyli właśnie w pracy z osobami, które mają takie trudności jak sobie. Tak, właśnie, tak, tak. Ważne tak. jest wsparcie opiekunów, asystentów, terapeutów. Ważne. Także, życzymy panu i całej gromadzie wolontariuszy satysfakcji, samorealizacji i spełnienia w tym wolontariacie. Tak. A naszych gości zapraszamy na kolejne spotkanie, kolejnych gości. Dzisiaj gościliśmy Sebastiana Sasiaka, wolontariusza. Tak. Jeżeli wam się podobało to spotkanie, to nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału, łapce w górze i wsparciu na Patronite. Oczywiście link jak zwykle w opisie. Do zobaczenia. Dziękuję również. Sebastian Sasiak jestem. Dziękuję za wypowiedź dla państwa. Dziękuję. Dziękujemy.